Siema, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Minecraft Duo, z waszej ulubionej serii. Słuchajcie, jesteśmy razem z Tritsusem, wiadomo, standardowo, bo to Minecraft Duo. W końcu Minecraft Duo. I słuchajcie, jesteśmy w domku, tym razem nie na szczycie góry. Zacząłem, bo mi się nie chciało po prostu iść na górę, powiem sobie szczerze. I o, zaraz. Nie, chciałbym wam coś pokazać, słuchajcie. Chcemy wam coś pokazać fajnego. Jak to co? To, co przygotowywaliśmy. W sumie od 3 dni nie graliśmy na Minecraft Duo, ale wcześniej przygotowywaliśmy coś na ten odcinek. I właśnie teraz, w tym momencie, możemy wam pokazać, ponieważ wyszedł nowy snapshot. Mamy nowe rzeczy do opowiedzenia, a oprócz tego, stary, wiesz o czym mówię? Już zaraz będzie widoczne, uwaga. O tym, co robiliśmy przez 3 dni, dlatego nie nagrywaliśmy. Tak. Pierwsza rzecz, musimy, słuchajcie, zniszczyć ten portal. Dlaczego musimy zniszczyć ten portal i postawić nowy? Dlatego, że mamy dla niego specjalne miejsce. I to miejsce znajduje się tam! Tam? Tam. A nie tam? Tam! Patrzcie na to, co się dzieje! Jak wam się podoba nasza wyspa? To, mi się wam podoba. No, jest mega i te płomienie, stary. Mordo, te płomienie robią robotę, nie? Widziałem, jak spadasz. Dobra, mordo, pierwszą rzecz na pewno muszę iść wydobyć te zboże. W sensie, bo mam jedno pytanie. No? W sensie, chcesz, żeby portal był na tej wyspie? No tak. Czyli no, nie robimy jednak wieży z portalem? W sensie, ty chciałeś zrobić wieżę z portalem tam na tej wyspie, na tej górze takiej jakby, tak? No, tak, dokładnie. Wiesz co, zastanawiam się. Na pewno musimy w tym odcinku, stary, jakoś urozmaicić na tej wyspie wszystko, żeby tam zrobić jakieś te grzybki, no, trzeba pozbierać. Drzewka, tak. Tak, drzewka i wszystko. Pierwszą rzecz musimy zebrać, stary, zboże, bo nam się urosło na pewno całe zboże. Na pewno nam się przyda teraz. Jakieś żarełko. Jak widzicie, mamy dalej ten nasz kozacki kilof. No, a wrzuć go do lawy. Nie. Ej, w sumie? W sumie można, dobra. Uwaga, czy nic się nie zepsuło? Czy przypadkiem Tritsus nie wchodził na serwer i nie niszczył wszystkiego tutaj? Bo ja słyszałem, słuchaj, widzowie mi powiedzieli, że ty to lubisz strasznie wchodzić i robić różne głupie rzeczy, różne trole. Co? No bo słyszałem, że zrobiłeś odcinek rzekomo na temat tego, że jak zniszczysz mi domek czy coś takiego, mimo że mamy wspólny domek, co już coś nie chcę o tym nawet mówić, nie? Ale... Cipek, mi nic o tym nie wiadomo. Na pewno. Czemu idę po węgiel, żeby ci wrzucić pod choinkę. Co? Co zrobisz? No wrzucę ci węgiel pod choinkę, bo tak się robi niegrzecznym dzieciom zamiast spełniać ich życzenia. Mordo, czekaj, patrz, ja ci też dam. A nie, ty masz swoje nasionka, zakosiłeś. Ej, Mordo, proponuję, żebyś zrobił w tym odcinku ankietę. Ankietę? Jaką ankietę? Czy ktoś by chciał koszulki Minecraft Duo ze mną i z Zipkiem na nich? Myślisz? No, w sumie to by była sztos opcja. To by była sztos opcja. To jest bardziej bliskiego niż koszulki Minecraft Duo. Ej, w sumie? Zauważyłem, że strasznie dużo osób lubi w ogóle serię Minecraft Duo i ciągle pojawiają się mnóstwo komentarzy, znaczy pod odcinkami, z zapytaniem, kiedy kolejny odcinek Minecraft Duo? I dlatego, słuchajcie, nagrywamy teraz Minecraft Duo i nagramy chyba teraz ze 3 albo 4 nawet odcinki. No tak, na zapas. Będą teraz codziennie, w sensie co drugi dzień. Tak, w sensie będą codziennie na zmianę na kanale. Czyli tak naprawdę codziennie będą odcinki z Minecraft Duo, więc musicie subskrybować mój kanał. Żeby sprawdzać. Dokładnie, albo oglądać playlistę, więc subskrybujcie i jeden i drugi kanał. Ej, tutaj mamy jeszcze zboże, też można. Ej, nie, w sumie, stary, jest jedna rzecz, która jest lepsza niż koszulki Minecraft Duo. Co? Gdy prezydent założył koszulkę Minecraft Duo. Dobra, robimy to. Jak tylko zrobimy i rzeczywiście okaże się, że chcielibyście takie koszulki, no to, słuchajcie, na pewno zrobimy takie koszulki i zrobimy też ten challenge z prezydentem. Prezydent challenge, stary. I żeby to zobaczyć, słuchajcie, jeżeli będziecie chcieli zobaczyć, to na pewno pojawi się, jeżeli już film z tego na moim vlogowym kanale, więc zapraszam was bardzo serdecznie na vlogowy kanał. Zipka, vlogowy kanał to sztos, mówię. Daily vlogi, słuchajcie, daily vlogi, jest challenge, 30 dni, 30 vlogów. No to co, stary, lecimy teraz do Netheru chyba, nie? Nie mamy elytry. A, czyli idziemy, dobra. Że idziemy. Słuchajcie, jeżeli nie wiedzieliście, to wam coś do pokazania fajnego, ale się ostatnio dowiedziałem, nawet nie wiem gdzie, szczerze mówiąc. Patrzcie, nie wiem czy wiecie, ale można w ten sposób również przepalać w piecach za pomocą lava bucketu. Mordo, ale to było od zawsze w Minecraft. No wiem, ale ja nie mówię, że to jest nowe, tylko to jest taki, wiesz. Ja nie wiedziałem o tym, a dużo grałem w Minecrafta. 10 lat grałem w Minecrafta, a nigdy w życiu o tym nie wiedziałem, więc... Tak? No, a teraz się dowiedziałem. I może wiele osób też nie wiedziało. Oki, to dawaj, stary, na dół w takim razie i zobaczymy. Ja w ogóle nawet nie mam levela, stary, mam drugi level, ja mam 15, no dobra, ale to po co idziemy na dół? Po żelazo i węgiel. Okej, okay, czyli jednak idziemy po żelazo i węgiel. A ty pamiętasz, że nie były te diaksy? Nie, kompletnie nie. Ja też nie. My postawiliśmy na pewno drogowskazy takie z desek. Tak, ja wiem, gdzie one są. Już sobie przypomniałem, dzięki, Morto. Ale chyba gdzieś daleko, bo tak, na tutaj. Ale to i tak nie możemy wykopać, bo nie mamy fortunki. Tutaj mamy jedno złoże. Nie, ze 3 złoża były. No, jeszcze są tutaj. Pokaż. Dwa. O, tu i jest. Tutaj jest żelazo. Tutaj to chyba... ja tego dowiem, ej, tutaj nie wiem, czy ja nie znalazłem po 2 stronach złoża, wiesz? No ale i tak sporo. No sporo. Generalnie tak naprawdę powinniśmy się najbardziej zająć, stary, zdobywaniem levela. No, to jest jakby najważniejsze teraz. Itemków, stary, jakaś turbo przygoda
by była spoko, szczerze mówiąc. Turbo taka przygoda. Do ekspienia, zdobywania właśnie żelaza. No. Zbieramy żelazo po prostu i zaraz wracamy, bo nie ma sensu, żebyście oglądali, jak zbieramy jakieś żelazo. Dobra, zanim to w sumie mogę wykorzystać ten czas, żeby pogadać. I słuchajcie, będą się pojawiały niedługo streamy też z Minecraft Duo. Jeżeli będziecie chcieli zobaczyć więcej i dłużej Minecraft Duo, jak to się rozwija poza jakby odcinkami, zapraszam na streamy bardzo serdecznie. No bo trochę to jest męczące, przyznam, że bardzo dużo gramy, a wy tego nie możecie zobaczyć, tylko widzicie pewnie dużo osób 10% tego, co my robimy. No tak, słuchajcie, będą pojawiać się po prostu streamy, nie wiemy o której godzinie, w każdym razie wieczorami, więc jeżeli chcecie oglądać, to musicie subskrybować kanały po prostu i wtedy na pewno będziecie wiedzieć. No, dzwonem, dzwoneczkiem koniecznie. Dokładnie, dzwoneczkiem to będziecie dostawać powiadomienia, kiedy się pojawia stream, będziemy sobie rozwijać ten świat wspólnie. Ile masz już? Ja mam 29 i 28 żelaza. I mam 28 węgla i 17 żelaza. To można już wypadać, już mnie mamy wystarczająco na kolejne 3 odcinki. Dobra, stary, więc co my robimy teraz? Ja bym proponował, chodźmy już do tego netheru i pozbierajmy różne fajne rzeczy, które nam się przydadzą i może moglibyśmy w sumie więcej netheraka zdobyć. Zobacz, ile mamy netheraka. Mówię o netherytu. Netheryt. Dobra. Wiesz, czego potrzebujemy najbardziej w Minecraftu, stary? No, czego? Elytry. No, bez kitu. Potrzebujemy elytry i to w miarę szybko. Endu poszukać. Trzeba będzie rozwalić smoka, no. To nie ma, to może być trochę trudne. Mordo, jest, mamy pierwsze drzewo! Gdzie? A, no, widzę. O, wow, to jakie urosło. Dobra, ale to dalej jest za mało, no 3 drzewka to będzie takie smutne będą te drzewka. Teraz ale ja mam jeszcze kilkanaście. Czego? Grzybów? O, no to spoko. Ja idę skoro tak po obsydian i przenosimy portal. Proponuję na razie tutaj, może tak po prostu, a później jeszcze zastanowimy się, może zrobimy jakąś specjalną chatkę albo coś w tym stylu. Dobra, ja zbiorę cały ten obsydian. I ostatni już kawałeczek i pyk. Dobra, wszystkie obsydiany, czyli jeden tylko spadł, stary. No co, lecimy zrobić portal, a następnie, słuchajcie, plan jest taki, że zrobimy w końcu nasz domek, bo to nie jest nasz dom, okej? Okay? To jest tylko takie na chwilę, tutaj sobie zamieszkaliśmy, żeby sobie magazynować wszystko i żeby, wiecie, ujadę wszystko po kolei. A domek planujemy zrobić w tamtym miejscu i żeby było takie oko w górze i cała góra będzie wypełniona po prostu naszymi... Popcornem. Naszym domem, może. Nie popcornem. Dobra. Tam, słuchajcie, będzie piękny punkt obserwacyjny na wszystko tutaj, dlatego właśnie robimy tam domek. Pyk. A masz tyle, żeby zrobić taki pełny? No ty na obsydian masz. Zostawiłem w skrzynce. Po co? Ej, dobra, ale to zrobimy bez narożników. W sensie no tak, z narożnikami. Tak. Ja pójdę potem. A few moments later. Dobra, idziemy. Chodź, zobaczmy, gdzie się zrespimy. Właśnie, mam nadzieję, że nie w lawie. Ej, czy to jest to samo miejsce? To jest to samo miejsce. Dobra, czyli co? Tak naprawdę przyszliśmy tutaj, żeby rozwalić endermany, żeby zdobyć te perły do smoka. No. Ja już mam 4 perły, jak coś. Dobra, ile masz pereł, stary? Ja już mam 18. Ja przestałem zbierać. O, bo ja rozwalam gasty. Dobra, mam 32 perły, stary. Tyle na pewno wystarczy. No, na ja myślę, że wystarczy 5. Prędzej potrzebujemy tak naprawdę blazów. Blaze rodu. No. Ej, dobra, mam blaze roda jednego. O, widzę. Mnie? No, nie ciebie, ale widzę wszystko poza tobą. O nie! Biją... Nie! No co za... Parówy jedne! Parówy posłowo! Nie, umieram. Umarłem. Dobrze, odzyskałem swoje itemy, to jest najważniejsze. Powiem ci tak, ja już wiem, dlaczego umarłem. Calutka prawie zbroja mi się zniszczyła. O, tam są jeszcze rzeczy. O, nie zniszczyła się zbroja, jednak tutaj leży. Tylko chlebów brakuje wciąż. Nie mam jak wrócić. O, są jakieś chleby 23. Co? No. No to dawaj, bierz je i dawaj tu, przychodź tu. Gdzie ty jesteś? Na dole, pod tobą. Jestem minus 65, minus 100. O, widzę cię, dawaj. Halo? Dawaj, szybko. Daj chleby się porusz. Masz coś jeszcze oprócz tych chlebów? Nie. A gdzie są twoje itemy? Daleko. Tu. Tu, tutaj? Tutaj są chyba moje itemy, ale nie. Ała! Czemu No co się stało? Co? Co mnie zabiło znowu? Nie wiem, mordo. O, ej, nie da się przejść. Idę do ciebie, mordo, czekaj. Oj, są, Jezus, strzelają do mnie, stary. Okej, dobra, ja już mam swoje itemy i się zaszyłem. Ja też mam swoje itemy. Ja mam jeden chleb, nie ma więcej żarcia. Dobra, ja już spadam do domu, bo nie mam żarcia żadnego. I poza tym wolę zostawić te enderperły, które zdobyłem, niż stracić wszystko za chwilę. Ej, mamy mnóstwo blaze rodów, nie potrzebowaliśmy w ogóle. Dobra, ja biorę diaksy na pewno. Wykorzystam diaktary do zbroi. Tak? Robisz diaksową zbroję? No, w sensie, nie wiem, no przydałoby się wykopać diaksa, nie mamy fortunki. Ale no, słabo, żeby wtedy straciliśmy tą fortunę. Mordo, ja chyba pójdę, szczerze mówiąc, na dół do szkieletów expić. Ej, bez kitu, chodź, idziemy. Najpierw robimy dwie partie zboża. Musimy sobie niestety, słuchajcie, poradzić póki co tą ekspiarką szkieletów, która nie jest zbyt wydajna, ale jest lepsza na pewno. Ej, mordo, ale pomyśl sobie, jak będziemy mieli już wszystko, jak będzie wtedy fajnie i łatwo. Będziemy tylko zdobywać, budować sobie i tak dalej. Kolejne odcinki. Z każdym odcinkiem będzie coraz fajniej. Po prostu. Już poszło. Okej. Zasadzamy kolejne. Gitara. I idziemy na szkielety i potem robimy jeszcze jedną partię wtedy.
A few moments later. Dobra, stary, właśnie zjadłem mój ostatni chlebek. I mamy, słuchajcie, 36 już poziom. Zdobyliśmy nasze itemki. Słuchajcie, enchantujemy, stary. Enchantujemy po prostu teraz. Dobra, zrobię dwa diamentowe jeszcze kilofy, bo one się na pewno przydadzą. Diamentowe kilofy na pewno zawsze się przydadzą. Więc uwaga, ten będzie Silk Touchem i ma FN City, więc spoko. Jest kit. Jeszcze jeden, który ma Unbreaking i FN City też. No to kurde, nie mamy fortunki. Na żadnym kilofie jest diamentowy. Serio? No. O nie, to ja muszę tam zainterweniować chyba, stary. Dobra, tak. Wezmę sobie ten i z Unbreakingiem i z Silk Touchem i idę już wykopać diamenty w tym czasie, a ty spróbuj zrobić, stary, bo ja już nie mam levela nawet. Dobra, ja już ten, odsadzam ostatnią partię i lecę. I gdzieś było jeszcze jedno złoże diaksów? Gdzie nie? Jesteś? No, zbieram diaksy. A, zbierasz diaksy z Silk Touchem? No. Okej. Okay. Dobra, 16 tych mamy. Ej, to może być sporo, szczerze mówiąc. To może mówiąc. Być cały stack diaksów, tak szczerze mówiąc. Mhm. Dobra, czy ty masz jakieś chlebki, stary? Bo no, ja mam, mam. Ja już mam wszystko, już jestem przy tobie, ja jak coś. Ja mam sporo, morda. Jezu, i znowu muszę wywalić te wszystkie itemy. Dobra, wywalam je jak na razie byle jak. No i masz tutaj wszystko, stary. Lapis lazuli, iron, diaksy, enchantuj. Okay. Bo ja mam też 30 i też mogę jeszcze zenchantować. Tylko pytanie, czy też zrobić diamentowy ten kilo? Ja mogę, stary, zrobić 3 kilofy na enchant, ale zobaczę, co mi się trafi teraz. Dobra, a co ty masz? Dobra, okej. Okay. Uwaga, fortuna 3. Ale za pierwszym. Czekaj. Co? Bo masz co diamentowy, czemu nie na diamentowym? Co? Przyjmij na diamentowym. A, gdzie na diamentowym ty? Zrobiłeś. No ja miałem diamentowy. Sztos, no, tak. Sztos, no i git. Dobra, stary, czyli mamy już wszystko przygotowane, lecimy na wyprawę znaleźć end. I żeby to zrobić, dawaj mi swoje te, dawaj mi swoje enderperły, wszystkie. Wszystkie okay. Enderperły, wszystkie blaze rody, wszystko co jest. Ja mam 5 blaze rodów. Masz, 18. Dobra, i posortujemy to po odcinku. Jak znajdziemy już, to musimy posortować wszystko. W którą stronę, uwaga, nas poniesie pierwsze kroki. Gdzie to? Tam poleciał. Okej, okay. O nie! O kurde, jak mam to, stary. Dobra, to bierz je, a ja już lecę dalej. Dobra. Po prostu. Powinniśmy iść razem, obok siebie. Ej, co jeżeli to jest 1000 kratek stąd? No to kiepsko. Albo nie, no dobra, 1000 to nie tak dużo, kilka tysięcy na przykład. Ej, mordo, takie jedno zasadnicze pytanie. Co? Czy ty wziąłeś sobie wiaderko z wodą? Nie. I czy wzięliśmy łuki? Nie. Czyli po drodze będziemy musieli znaleźć łuki. Ale to chcesz już walczyć ze Spokiem? No. No nie, no to dopiero na następnym odcinku. No tak, na następnym odcinku, no ale teraz już znajdziemy i na moim odcinku już zaczynamy od walki od razu. Aha, no dobra, no to dawaj, to leć, wróć się. Pomiędzy sobie zrobimy. Ja, a ja lecę. Na moby, to wracaj się po wszystkie itemy przydatne. A ja znajdę teraz. Nie, ja już. Ale ja mam 64 strzały, mordo. A, okej. Okay. Więc jeszcze zapolujemy na trochę szkieletów, na trochę pająków, zrobimy łuki, a akurat też będziemy mieli więcej strzał. Dobra. I myślę, że się uda wtedy. Ej, mordo, nie mamy żadnych pochodni. Ej, strasznie blisko! Jest end. Tak? Okej. Okay. Tutaj. No, w sensie nie jestem na miejscu, tylko widzę, że szedłem ciągle do przodu i nagle widzę, że idzie w drugą stronę zupełnie oko. Ej, mordo, mam dla ciebie mega fajną rzecz, którą ci dam potem. O kurde, tak się jaram, stary. O, co ja znajduję? To. Najlepiej, nie mogę ci teraz pokazać. O! Co, wkopujesz się? Jest, tutaj gdzieś. Tu, tak, jest, jestem. Dawaj. Jak to oznaczyć? Jak to oznaczyć teraz, stary? Masz cobblestone jakiegoś, coś? No, średnio. To musimy, musimy jakoś oznaczyć. Nie, nie mam. Dobra, to drewnianą chatkę zrobię. A to będzie wystarczająco chyba widoczne. Ej, co jest? Nie da się tym rzucać teraz? No, w dół leci, w ziemię. A. Dobra, to co, kopiemy. Tych... Tutaj, no, zobacz, kopiemy, wszystkie wypadają. Tutaj. Dobra, kopiemy, jest, ale w końcu będziemy walczyć ze Smokiem, ale zarobiście. No, mega sztos. No, pokonamy Smoka, przyjdziemy tak naprawdę do Minecrafta, ale nie do końca. Nie, no bo stary, po pokonaniu Smoka zaczyna się dopiero przygoda, prawda? No, no. Tu, mordo, jest. Mamy to! Oj, spaj! Dobra, możesz zacząć szukać, a ja idę po drewno, dobra. Stary. O nie, to nie będzie łatwe znaleźć teraz, tym bardziej, że nie mam pochodni. 8 hours later. Mam! Co? Jest, mordo, tutaj! Jesteśmy! I co, rozwalamy ten spawner tych? Nie, po co? A masz pochodnie, żeby żeby się nie spawnowały? Jedną. Dobra, nieważne. Dobra, w każdym razie, słuchajcie, szukujemy. Mamy portal, także otwieramy portal i w następnym odcinku już, słuchajcie, u Ernesta zapraszamy, żeby obejrzeć, jak rozwalamy smoka. Mamy to! Do zobaczenia w następnym... Ej, ktoś mi bije. Ej, mały szczurze, paszowon mi stąd. Kurde, teraz się wszystko tutaj będzie rozwalało i będą wypadać, stary! O nie! Dobra, do zobaczenia w następnym odcinku, hej! Yo, jeżeli jeszcze tego nie robicie, to zostawcie suba na kanale, dzięki temu nic was nie ominie. No i oczywiście obejrzyjcie ten film, bo był naprawdę zarąbisty. My widzimy się już jutro, jak codziennie. Siemka, cześć!